Witam was serdecznie, z tej strony spokojny człowiek, a to jest Stalker Zef Pripeci, kolejny Stalker na moim kanale. Już go kiedyś zapowiadałem, że się pojawi, no i się pojawił. No, ale to jest Stalker, którego kocham. Jest to jedna z najpiękniejszych gier, w jakie tylko miałem okazję zagrać. Pamiętam, że jak po premierze grałem pierwszy raz, tam parę dni po premierze, no, nie mogłem się od tej gry oderwać. Na szczęście się oderwałem, bo inaczej skończyłbym... Nie skończyłbym żadnej szkoły inaczej, o, tak powiem. Dobra, zaczynajmy. Weźmiemy sobie poziom Stalker i zaczynamy, bo tutaj nie ma co pitolić, tutaj trzeba grać. Ta gra jest piękna, graficznie też to jest gra piękna. Nie wiem, czy... Nie no, może przesadza, ale współczesne gry moim zdaniem mają duże problemy, żeby pokonać tą grę pod względem graficznym. Jest to tak piękna gra, jeszcze nie mam Directa 11, ale kiedyś będę może posiadał go. To jeszcze będzie gra chyba lepiej wyglądała. Ale i tak czy owak jest to cudo, porównując do tego, co było na przykład w Cieniu Czarnobyla. Zephyrbeci jest po prostu piękny. Chociaż Cień Czarnobyla na swój sposób w tamtych latach też był w sumie fajny. Dobra, zaczynajmy poziom Stalker i jedziemy. To będzie intro. Znaczy teraz będziemy. Jeszcze tywanie, to będzie intro. Intro jest... O, tutaj mamy wskazówki. Tego chyba w Cieniu Czarnobyla. Nie podobało mi się to zbytnio. Zbyt duża ilość Stalkerów, mała... No może... Znaczy pograć można, o, tak powiem. Pograć można, ale... Jakby nie, ale jak się już wie, że jest Zephyrbeci, czyste niebo, to... Troszeczkę się grać odechcewa, szczególnie jak się zaczęło od czystego nie... od Cienia Czarnobyla. Znaczy, dobrze powiedziałem? Cień Czarnobyla i Zephyrbeci, przepraszam. To wtedy już się czyste niebo nie chce grać. O, tak chyba powinno być poprawnie. I prawidłowo, o to mi chyba chodziło. Dobra, zaczynamy. W noc na 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23 reaktor bloku 4 w Czarnobylu uległ zniszczeniu wskutek szeregu eksplozji. Radioaktywna chmura przeszła nad europejską częścią ZSRR, Europą Wschodnią, Skandynawią i w końcu dotarła do Ameryki. Konsekwencje katastrofy okazały się tak poważne, iż rząd musiał rozpocząć ewakuację okolicznych miasteczek i wiosek. Wokół elektrowni utworzono strefę zamkniętą o promieniu 30 km, aby powstrzymać mieszkańców przed powrotem na skażony teren. Pomimo katastrofy, elektrownia w Czarnobylu funkcjonuje nadal. Jej istnienie na niezamieszkanym terenie pozwoliło Radzie Ministrów ZSRR założyć w strefie zamkniętej sieć tajnych laboratoriów. 11 czerwca 2006. W strefie zamkniętej zapłynęło oślepiające światło, rozświetlając parujące chmury. Po chwili zupełnej ciszy grom z jasnego nieba zatrząsł ziemią. Większość sił rządowych strzegących terenu zginęła na miejscu. Rok 2008. Naukowcy wciąż nie są w stanie wyjaśnić, co zaszło. Rzadkie ekspedycje do zony zwykle kończą się tragicznie, a ocalali opowiadają historie o zmutowanych zwierzętach. Do roku 2010 na teren zony trafiło według różnych źródeł od 100 do 300 nieznanych osób. Nazywają się stalkerami i utrzymują się ze zbierania tworów zwanych artefaktami, które sprzedają za znaczne pieniądze. Rok 2011. Pomimo kordonu wojskowego fenomen stalkerów rośnie w siłę. Podróżują oni głównie po obrzeżach zony i nie zapuszczają się na nieznany teren w centrum. Nieliczne próby zapuszczenia się w głąb zony spełzły na niczym. Rok 2012. Stalker o imieniu Striełok rozwikłał tajemnicę mózgozwęglacza, stworzonego przez ludzi emitera, który przez lata blokował wejście do centrum zony. Po jego wyłączeniu wszyscy stalkerzy ruszyli do zony. Niektórzy z nadzieją znalezienia żyły artefaktów, inni w poszukiwaniu spełniacza życzeń. Rząd postanowił uruchomić operację wojskową na szeroką skalę. Operacja Tor Wodny miała polegać na wykorzystaniu map pól anomalii pozwalających na dotarcie do centrum strefy.
Pomimo drobiazgowych przygotowań, operacja skończyła się porażką i żaden ze śmigłowców nie wrócił do bazy. Major Dziegciarow, agent specjalny SBU, zostaje wysłany do zony w celu zbadania zniknięcia śmigłowców. Przebrany za stalkera, wyposażony w standardowy karabin, racje żywnościowe na 2 tygodnie i radio, rozpoczyna podróż do centrum zony. No, mamy intro za sobą, a tutaj nasz kochany major, jak on się nazywa? Ja mam problemy z opowiadaniem. Major Dziegciarow. Nasz kochany major Dziegciarow tutaj się znajduje. Został wyrzucony gdzieś na centrum zony i udajemy się. Pewnie rzuca wam się w oczy od razu, że już mamy kałacha. Mamy kałacha i mamy... Co to jest? Kurczę, nie opisują... Aha, jest AKM. To jest w sumie AKM 74, nie AKM 74 i chyba to jest makaron, nie. MP. Standardowy. Troszeczkę gra laguje, znaczy minimalnie, może nie jakoś to tragicznie, ale mogłoby chodzić lepiej. Jednak nie mam zbyt mocnego sprzętu do tego, bo już nie ulepszałem od paru lat widocznie. To jest problem, może taka rozdzielczość chyba troszeczkę jest... Aha, tak, troszeczkę jest rozdzielczość dosyć niezbyt piękna, więc troszeczkę to poprawimy. O, teraz jest bardzo wszystko ok. Teraz jest wszystko ok. I od razu zauważycie, że my już mamy broń, mamy kałacha, mamy kombinezon dobry, mamy żarcie, mamy dużo apteczek i dużo rzeczy mamy, nie? Czegoś takiego w cieniu Czarnobyla nie było. Jak ktoś nie grał, a oglądał tylko, to pewnie zauważył, że tam mieliśmy inną dosyć sytuację i nie byliśmy wojskowym. Jesteśmy od razu wojskowym i od razu coś wam pokażę zaraz, a na razie podejdźmy do tego. Słucham. Tego człowieka. Dobra, tak, troszeczkę się dowiedzieliśmy się. Rzuci wam się pewnie w oczy takie coś jak mianowicie. Czekajcie, teraz nie to. Rana nam się rzuci w oczy, raczej nie rzuci. Dobra. Rzutka. Ja to. Tak jest, wciągnąłem to, dobra. Okej. Okay. To było. A, dobra, to pod tym innym przyciskiem chyba. Mamy taki, jak się to nazywa, bo już zapomniałem tego, detektor echo. To jest rzecz, która pozwoli nam znajdować artefakty. Czegoś takiego w przedniej części nie było. I pojawił się dopiero w czystym niebie, ale tutaj tak naprawdę to będzie lepiej funkcjonowało. Musimy się udać do Skadowska. Jesteśmy majorem, który musi zbadać tajemnicę tych 5 helikopterów, które się tutaj gdzieś rozbiły w okolicy. I muszę wam powiedzieć, że fabularnie gra, jeżeli chodzi o fabułę... O, może pójdziemy tam najpierw, tak zapiszemy. Musimy też, że zapisuje się... Aha, F5, tu się zapisuje już F5. Tutaj jest anomalia. Możemy tam pójść, może znajdziemy jakiś artefakt. Zobaczmy. Bardzo mi się podoba ten stalker, naprawdę. Co to jest? O, jest dosyć gorąco. Widzę, że jakieś tam stalkerzy są. Niestety muszę wam powiedzieć spoiler, że to są stalkerzy dosyć... To jest liniowe, oni zawsze się tutaj pojawiają. Ci stalkerzy dwaj.
Nie, nie przejmuj się, dawaj, biegnij dawaj, dalej. No, pomagam wystawić na jakąś minę, nie? O! Вот видишь? Видишь? Твой комбинезон вытрима. Не затримуйся. А, не бы мы так певен. No dobra, zobaczymy. No tutaj troszeczkę są przecinki, ale myślę ustawienia, może to jest problem. O, już sobie uszkodziłem, powinno zauważyć się teraz na... Stalker! Pomóż mi! Chuję mu pomóc. Siema. O! Dostałem nowy detektor, o którym właśnie wspominałem. Tego właśnie wcześniej nie było. Teraz mamy już, teraz mamy już lepszą wersję. Teraz może wykorzystamy. Być może. Aha, dobra. Być może to już ma się przyjdzie, bo mu pomogłem. Weźmy sobie to. Wiesz, mój kombinator mam uszkodzony. Wejdziemy tam na dwie, tam powinien być... Oh shit, nie mi też padło. Artefakt. O! I chyba jest. Gdzie było? No był. No nie jest. O, był. O cholera, zaraz umrę. Nie jest to mądre. Ciekawe, ale tak, musimy go widzieli, nie? Oh shit! A bo on jest na górze. Chciałem zejść, zobaczyć, czy jest artefakt. Czytajmy może ten moment. No, tak jak sami widzicie, na pewno jest to... Oj, chyba będę musiał zacząć na początku wszystko. Może tak się to zrobimy, że artefakty będę zbierał poza nagrywaniem. Artefakty porównując ceny do cienia Czarnobyla. Tutaj są bardzo drogie, można się naprawdę na nich dorobić. Znaczy, w cieniu Czarnobyla w sumie też się można było dorobić. W wersji tej Oblivion Lot już można było się naprawdę dorobić, jeżeli ktoś miał dużo tych artefaktów i je posprzedawał, to naprawdę można było zbić majątek. Dobra, zbójnijmy tam. Jeszcze co mogę powiedzieć o tym stalkerze, weźmy mapę może, zobaczmy. Aha, teraz się nie da włączyć tej mapy. Że tutaj gra jest podzielona na trzy lokacje, jest to Zaton. Tak dobrze wypowiadam? Czekajcie, bo ja się tutaj troszeczkę... Tutaj te żółte są nasze cele. Która się nazywa? Jupiter. Jupiter i Zaton, tak? To są dwie lokacje i Wyrypę. To są trzy wielkie lokacje, porównując do poprzedniej części. Tych lokacji było dosyć dużo, ale różnica jest między tutaj taka, że tutaj mamy ogromną przestrzeń w tej każdej mapie i dlatego ta gra jest tak znakomita pod tym względem, bo niestety... Nie przejmuj się, biegnij dalej. Po przedniej części niestety było to dosyć... No, dobra, nie będę tutaj tylko pomogę, dosyć wezmę to ten... Czekajcie, co to jest? Co to tam jest? Jakiś jest niedźwiadek. Czy nie, z kamień. Вот видишь? Widzisz? Twój kombinezon wytrzyma. Nie zatrzymuj się. Tutaj dosyć gorąco niestety. I chyba nie będę zbytnio długo przebywać. Postaram się te artefakty jakieś, bo na pewno będę zbierał artefakty. Ale tutaj artefakty... Stalker! Pomóż mi! Pomagi! Dobra, już pierdę, już pierdę! Dobra. Uciekamy stąd. Mi się to kombinezon. Bardzo to się poświęć kombinezonuje.
zobaczcie sami, że nagle zrobili się nieprzyjacieli pojawili. My się musimy udać w tamtą stronę chyba. Czy ja będę walczył z tymi dzikami? Nie, nie wiem, czy jest to przyjemne. Dobra. Mniejsza z tym, może sobie przebiegniemy po prostu. Pomijając te cholerne dzikami. Musimy się tutaj dostać w stronę... Gadowska, jest to kawałek drogi. O, jeszcze raz do tego Stalkera, co jeszcze tu jest innego, porównując księcia Nebula tutaj. Jest na misję, oczywiście w mojej wersji obrony nas było zmodyfikowane i on były misje, zresztą pewnie może pamiętacie. Dobra, czekajcie. My się mamy udać do nowego? Nie. Ja się mam dodać tutaj, tak, tutaj bym chciał się dodać. Okej. Okay. W danym kierunku idziemy. Jestem troszeczkę gorszym, teraz jestem dobrym. O, co to jest, bandyci? Nie płacą mi za słuchanie. Tego jest szef. Zacz. No i odzyskaliśmy miejsce, znaleźliśmy nasze miejsce. Bądź tak łaskaw i schowaj ją. Miejsce naszego... Słyszysz, to tata! Dzień dobry, chcecie widzieć udany chłop. Naszego zamieszkania będziemy tutaj dosyć często przybywać. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że tutaj dosyć fajnie nas przyjmą. Ale powinni mieli towarzyscy, myślę. Kęsiaju, że! W tym odcinku nie będę zbierał jakichś większych zleceń, gdyż tutaj trzeba się zastanowić nad tymi zleceniami. Tutaj mamy gościa, który potrafi naprawiać broń, potrafi naprawiać kombinezony, ulepszać je również. I tutaj mamy handlarza bronią i kombinezonami. Zobaczmy, co on można zaoferować. W sumie to niewiele, chociaż już widzimy, że jakieś obronie... Nie no, w sumie to trochę on się posiada. No co, jak tam? Masz coś nowego? Jednak na razie nic u niego nie będę wchodzić, ten mamy... Dowiedziałeś się czegoś o sroce? Medyka może... Wydałem wszędzie, ale nikt nic nie wie. Jakby koleś był duchem. Ten suchy syn pożałuje, że uciekł. Pojawiają się takie rzeczy jak leki, które napomagają różne rzeczy przetrwać. Trzymaj się. Teraz doktor mówi, że zabrali. Nie da się w tej części już rozwalać skrzynek. Skrzynek już nie rozwalamy w tej części. Ale może z drugiej strony to lepiej. Bo tego było naprawdę bardzo dużo. Słyszysz, to teda! Dobra, tutaj mamy parę osób, chcecie widzieć. Których możemy w misji przechodzić. Tutaj mamy chyba... Tutaj mamy chyba przewodnika gdzieś. Albo tutaj, albo... O, chyba ten pan jest przewodnikiem. Znaczy nie przewodnik... Tak, to jest przewodnik? Tak, dokładnie. Wsio, zawiązywaj. Aha, mogę się z Janu przenieść. Nie chciałbym. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Dzisiaj się musimy prosić, nie musimy przychodzić. Doszliśmy do pierwszej lokacji, w której będziemy się... O! Coś się dzieje na zewnątrz, nie wiem, tam jakaś strzelanina ostra. No, ogoda jest piękna. Mapa jest wielka, tak jak mówię, to będzie na plus. A, może będziemy... Ciekawe, czy byśmy nam chciało naprawić. A, pula. O, 700 byśmy na razie tego nie będę naprawiał, chociaż na pewno będę z swoich usług korzystał. Dobra, słuchajcie, jeśli wam się spodoba, to zostawcie jakąś łapkę w górę, będzie motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. Czyli tak, pewnie będę nagrywał, ale wiecie, to jest takie coś przyjemnego, jeżeli coś się jednak takiego dostanie. Słyszysz, to teda! Postaramy się na ten odcinek... Sultana, chcecie widzieć. Postaram się po następnym odcinku pootwierać jakieś misje, wykonać coś jakiegoś pobocznego i być może udamy się do pierwszego... Witam! Co cię sprowadza w nasze skromne może coś... przejdziemy misją główną, tak jak miałem mówić chyba, ale nie dokończyłem. Misje fabularne, w sensie... No, przejście tej gry jest w sumie można bardzo szybko. Ledyc! Gdyż gra... Gdyż jeżeli przejdziemy w tej grze 5... Odkryjemy właśnie te 5 helikopterów, to jest główna fabuła, potem jeszcze wykonamy kilka misji i już mamy zakończenie.
Można to dosyć szybko. O, i tutaj jeszcze mamy taką opcję spania. Jest to dosyć fajna opcja. Tak jak mówię, tego też oczywiście nie było w cieniu Szemodla. O, chciałbym to sprawdzić, ale w ogóle nie da się sprawdzić. Aha, to jest schowek, nie wiem czy będę tutaj chował. Może tak, może nie. Dobra, słuchajcie. Jeżeli wam się podoba, tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. I to byłoby tyle jak na razie. Dotarliśmy do Skadowska. W następnym odcinku już będziemy coś grubszego robić, więc w sumie to tyle. Trzymajcie się mocno. Cześć!